Cześć, z tej strony Krystian. Abyś mógł wysyłać maile do swoich klientów, najpierw utwórz nowe konto e-mail w Twojej domenie. Zaloguj się do panelu Direct Admin. Jeśli jeszcze wcześniej dodawałeś domeny do tego konta, ujrzysz ustawienia podstawowe oraz ustawienia zaawansowane domeny technicznej. Jest to domena bezpłatna, domyślnie działająca na Twoim koncie hostingowym, zwykle z końcówką cfold.pl. Możesz wykorzystać ją do wszystkiego rodzaju testów. Kliknij teraz przycisk Konto e-mail, a wyświetlone zostaną wszystkie konta e-mail przypisane do Twojej domeny. Kliknij teraz przycisk Dodaj nowe konto e-mail, a wyświetlony zostanie prosty formularz, który poprosi Cię o nazwę dla Twojej skrzynki e-mail. Wprowadzamy u góry nazwę adresu e-mail, bez podawania nazwy domeny, ponieważ jest ona przypisywana automatycznie. Zostaje nam tylko podanie hasła lub automatyczne wygenerowanie nowego hasła dla skrzynki pocztowej oraz określenie pojemności skrzynki. Wartość 0 oznacza, że skrzynka pocztowa nie będzie mieć limitu megabajtów. System potwierdzi operację komunikatem konto zostało utworzone oraz wyświetli dane takie jak nazwa skrzynki mailowej, hasło do skrzynki mailowej, a także host oraz porty do połączenia się ze skrzynką mailową, np. programem Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird. Po dodaniu nowego adresu e-mail do Twojej domeny będziesz mógł się do niego zalogować poprzez naszą pocztę webmail pod adresem poczta.cyberfalse.pl. Dziękuję Ci za skorzystanie z wideo poradnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.